Hola a todos, cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku kursu języka hiszpańskiego. Vamos a la playa, czyli idziemy na plażę. Zakładam, że wielu z Was już słyszało to wyrażenie, pochodzi ono z pewnej piosenki i właśnie w tym wyrażeniu bohaterem jest czasownik ir, czyli iść, który dzisiaj będzie rozkminiany przez nas w tym odcinku, a do tego dołączymy sobie także środki transportu. Zapraszam Was serdecznie, zaczynamy! Empezamos! Będziemy dzisiaj posługiwać się pytaniem como vas al trabajo, czyli jak jedziesz do pracy, albo como vas al colegio, jak jedziesz do szkoły, como vas a la universidad, jak jedziesz na uczelnię, na uniwersytet. I w odpowiedzi pojawi się środek transportu. W pierwszej części tego odcinka powiemy sobie właśnie o różnych środkach transportu i opiszemy je trochę po hiszpańsku oczywiście. Pierwszy z nich to el avión. El avión, czyli samolot. El avión es un medio de transporte que usas cuando vas al extranjero, a los lugares que están lejos. Samolot to środek transportu, który używasz, kiedy podróżujesz za granicę do miejsc, które są daleko. El avión es rápido y seguro. Samolot jest szybki i bezpieczny. El tren, pociąg. El tren es un medio de transporte que usas cuando vas a las otras ciudades, czyli do innych miast. El tren es menos rápido que el avión, pero también es bastante seguro. Jest mniej szybki, czyli wolniejszy od samolotu, ale również jest dość bezpieczny. El autobús, czyli autobus, jak sama nazwa wskazuje, wiele się tutaj nie zmienia w języku hiszpańskim, es un medio de transporte que usas cuando vives en las afueras de una ciudad y no tienes coche. To środek transportu, który używasz, kiedy mieszkasz na przedmieściach jakiegoś miasta i nie masz samochodu. I kolejny środek transportu to wspomniany już we wcześniejszym zdaniu samochód, czyli el coche. El coche es un medio de transporte que tiene cuatro ruedas y viaja por las carreteras. To środek transportu, który ma cztery koła, cuatro ruedas, i podróżuje po jezdniach. Jezdnia, czyli ulica, po której poruszają się auta, to właśnie la carretera. Mamy również la calle. La calle to jest po prostu ulica, niekoniecznie taka dla samochodów, ale również dla pieszych. I kolejne zdanie, które mogę opisać, właśnie samochód, to es muy cómodo, pero también contamina el aire. Jest bardzo wygodny, cómodo to wygodny, ale zanieczyszcza powietrze. Contaminar to zanieczyszczać. El aire, powietrze. Kolejny środek transportu, el metro. El metro es un medio de transporte que está en las ciudades grandes. To zdanie już pewnie rozumiecie. I kolejne, które mogę opisać metro, es muy rápido y gracias a él podemos evitar los atascos en las carreteras. Rápido, czyli szybki. Podemos evitar los atascos, czyli możemy uniknąć korków na jezdniach, las carreteras. To słowo już znacie. El taxi, czyli taksówka. En Bogotá los taxis no son muy caros y son bastante seguros. W Bogocie taksówki nie są bardzo drogie i są dość bezpieczne. Caro to drogi. Seguro, bezpieczne. La bicicleta, czyli rower. La bicicleta tiene dos ruedas y es ecológica. No contamina el aire, pero también es bastante lenta. Rower ma dos ruedas, czyli dwa koła. Jest ekologiczny. No contamina el aire. Nie zanieczyszcza powietrza. Jak już wiecie, contaminar zanieczyszczać, el aire, powietrze. Ale również, pero también es bastante lenta. Jest dość wolny, lento. To wolny. Jak pamiętacie z poprzednich zdań, rápido to szybki. El barco, statek. El barco flota en el agua. Statek unosi się na wodzie. A teraz odmiana czasownika ir, którą połączymy sobie za chwilę z wymienionymi opisanymi środkami transportu.
Czasownik ir to iść albo jechać gdzieś. Odpowiednik angielskiego go. I tutaj macie jego odmiany. To jest czasownik całkowicie nieregularny. On składa się tylko z dwóch liter w formie bezokolicznika, właśnie ir, ale w odmianie przez osoby zwróćcie uwagę, że pojawia się wszędzie literka V na początku. W pierwszej osobie mamy boy. Można to skojarzyć tak jak boy and girl z angielskim słowem boy. Boy to jest właśnie idę, jadę gdzieś tam. Kolejna osoba to bus. I tutaj już zwróćcie uwagę, że występuje pewna prawidłowość. Końcówki, które są przyczepione do tej litery V, to tak naprawdę końcówki od czasowników regularnych zakończonych na R, prawda? As, a, amus, eyes, an. No i co otrzymuje? Bas. Ba. Do trzeciej osoby. Do nosotros. Vamos. Vosotros. Vais. Ellos. Ellas. Ustedes. Van. I teraz przyimki, które mogę dokleić do tego czasownika ir, jadę gdzieś, idę gdzieś, wtedy będę używał przyimka a. Zawsze, kiedy chcemy powiedzieć, że idę do jakiegoś miejsca, idę do jakiejś instytucji, idę gdzieś, wtedy używam z ir przyimka a. Czyli czasownik ir plus a plus jakieś miejsce. Zapiszemy sobie un lugar. Właśnie un lugar to po hiszpańsku jest jakieś miejsce. I kolejny przyimek, który również będziemy za chwilę łączyć z czasownikiem ir, to en. Używamy przyimka en, gdy mówimy o jakimś środku transportu. Jadę czymś, jakimś środkiem transportu. Więc zasada numer dwa to czasownik ir plus przyimek en plus un medio de transporte, czyli środek transportu, który już znacie, znacie nawet kilka, wymieniliśmy je sobie na początku tego odcinka. Także bardzo ważne, pamiętamy o dwóch zasadach. Ir zawsze idzie praktycznie z jednym z tych dwóch przyimków. Najczęściej pójdzie jednak z tym, gdyż zawsze, kiedy mówimy idę, podajemy przeważnie jakieś miejsce. I teraz kilka przykładów. Przykłady do pierwszej zasady, czyli ir plus a plus un lugar, jakieś miejsce, to na przykład idę do sklepu. Voy a la tienda. Voy a la tienda. Idę do sklepu. Idę do kina. Voy al cine. Dlaczego al powiedziałem? Otóż, tak jak już wiecie, rodzajnik el od słówka el cine, kino, łączy się właśnie z tym przyimkiem a, wskazującym miejsce, i razem dają al, ulegają fuzji, łączą się w jedno al, stąd zawsze przed słowem męskim, który ma rodzajnik el, kiedy spotka się przyimek a, łączą się w to jedno al. Voy al cine. Idę do kina. Vamos al trabajo. Idziemy do pracy. Widzimy, znowu mamy tę sytuację, gdzie el trabajo, praca, ma rodzajnik męski i połączyła się z przyimkiem a. Otrzymaliśmy al. Vamos al trabajo. Vais al banco. Jedziecie lub idziecie do banku. Mis padres van a Colombia. Moi rodzice jadą do Kolumbii. I teraz przykłady zdań do tej drugiej opcji, czyli ir plus en plus un medio de transporte. To na przykład voy en metro. Jadę metrem. Jak zwrócicie uwagę, kiedy dajemy tutaj jakiś środek transportu, używamy już go bez rodzajnika. Taka wyjątkowa sytuacja. Voy en metro. Nie mówimy el metro. Tutaj rodzajnik omijamy. Vamos en tranvía. Jedziemy tramwajem. Siempre vas en coche. Zawsze jeździsz samochodem. Nunca vamos en taxi. Nigdy nie jeździmy taksówkami. A teraz zbudujemy sobie zdania z połączeniem tych dwóch reguł, gdzie użyję i przyimka a, i przyimka en. Na przykład siempre voy a la universidad en metro porque es muy rápido. Zawsze jadę na uczelnię metrem, ponieważ jest bardzo szybkie. Muchas veces por la noche vamos a la fiesta en taxi porque es muy seguro. Wiele razy, czyli bardzo często. W nocy, nocą, jedziemy na imprezę taksówką, ponieważ jest bardzo bezpieczna.
Mis amigos normalmente van al trabajo en coche. Moi przyjaciele zazwyczaj jeżdżą do pracy samochodem. To były zdania, które zbudowałem używając tych dwóch przyimków. Polecam Wam również taką zabawę z czasownikiem ir oraz tymi przyimkami. W komentarzach zostawiajcie swoje przykłady zdań. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hasta luego!